pod murami pojezuickiego zakonu, który tutaj w tej chwili wieńczy budowlę katedry w Drohiczynie. Możemy zobaczyć, jak to dziś wygląda. Wyruszamy na naszą wycieczkę z miejsca, gdzie dziś znajduje się Centrum Diecezji Drohiczyńskiej. Historia kościoła i parafii jest dawniejsza niż klasztoru. Jednak nas interesuje to, co dotyczy zakonów, których działania i organizacja są dobrym punktem odniesienia przy zarządzaniu dzisiejszymi organizacjami pozarządowymi. A przecież naszą historię zaczniemy zupełnie gdzie indziej, a do historii jezuitów i dzisiejszej katedry jeszcze wrócimy. Drohiczyn był kiedyś znaczącym miastem Podlasia, a dziś jest stolicą diecezji drohiczyńskiej. To urokliwe miejsce, gdzie zachował się w dużej mierze stary układ ulic i dowody dawnej świetności zakonów. A teraz trzeba wejść na górę zamkową, związaną z kolejnym zakonem, czyli zakonem braci Dobrzyńskich, którzy tu przez długi czas mieli swoją siedzibę. Historia zakonu w Drohiczynie zaczyna się pewnie właśnie na górze zamkowej, gdzie schroniła się część zakonu braci Dobrzyńskich, która nie chciała połączyć się z krzyżakami. Był to pierwszy zakon powstały na terenach dzisiejszej Polski i jedyny powstały na tych terenach zakon rycerski. Przetrwali tu lat kilkanaście. Czy pojawili się tu później rycerze krzyżaccy, czy może templariusze? Są takie hipotezy. Dziś spotykają się tu ubrani w szaty zakonne rekonstruktorzy występujący pod nazwą bracia Dobrzyńscy. Gdyby szukać analogii, to zakony rycerskie są dalekimi przodkami dzisiejszych organizacji paramilitarnych. Historia braci Dobrzyńskich jako jednego pierwszego właściwie zakonu założonego na pierwszych ziemiach polskich, chociaż przecież nie zakonu polskiego, bo rycerstwo było ściągane z zachodniej Europy. Jest niewątpliwie ciekawa i być może gdyby biskup Chrystian nie przesiedział w niewoli Prusów i nie przegapił szansy, zamiast państwa krzyżyckiego mielibyśmy państwo cysterskie, którego zbrojnym ramieniem mogli być bracia Dobrzyńscy. Kolejnym zakonem, który być może po raz pierwszy pojawił się w Drohiczynie już w XIII wieku, byli franciszkanie. Osiedlili się tu na stałe na początku XV wieku. Zakon franciszkanów był zakonem żebraczym. Dzisiaj wiele organizacji określa się mianem żebraczych, a pojęcie fundacji żebraczej, czyli takiej, która nie ma własnych kapitałów, na stałe znalazło się w słowniku pozarządowym. Patrząc na mur pofranciszkańskiego klasztoru, w którym dziś mieści się m.in. muzeum diecezjalne, można odnieść wrażenie, że i w oparciu o zbiórki czy ofiarność publiczną da się budować stabilne podstawy działalności. Przetrwali oni w Drohiczynie ponad 400 lat, czyli dwa razy dłużej niż minęło od kasaty zakonu po powstaniu listopadowym do dzisiaj. Nie były to jednak czasy samych sukcesów. Drewniane kościoły się paliły, kolejne wojny doświadczały klasztor, a i z mieszkańcami czy innymi zakonami nie zawsze współpraca układała się harmonijnie. A choćby, ponoć w 1580 roku, protestanccy mieszkańcy wznieśli bunt przeciw franciszkanom. Około 1623 roku, ponoć nie bez wsparcia franciszkanów, przybyły do Drohiczyna benedyktynki. Wpisały się w życie miasta, prowadząc zarówno szkołę dla dziewcząt, jak i szpital, który wówczas był rodzajem domu pomocy społecznej. Tradycje polskich benedyktynek sięgają czasów Chrobrego, a najstarszy działający do dziś klasztor w Staniątkach pod Krakowem ufundowany został około 1228 roku, czyli funkcjonuje już bez mała 800 lat. Także w Drohiczynie klasztor nadal działa i choć skasowano go w 1856 roku, to siostry powróciły tu nielegalnie podczas powstania styczniowego. Na stałe osiadły w 1957 roku, gdy trafiły tu benedyktynki z Nieświeża, które od 1945 roku nie mogły sobie znaleźć miejsca w PRL-u.
Czas wrócić do miejsca, w którym zaczęliśmy nasz spacer, do dzisiejszej katedry i do zakonu jezuitów. Ich zasługi dla rozwoju szkolnictwa, szczególnie w początkach działalności, są nie do przecenienia. Kiedy w 1654 roku osiadło w Drohiczynie trzech jezuitów, franciszkanie, obawiając się zapewne konkurencji, starali się przeszkodzić w powstaniu placówki jezuickiej. Był to też czas potopów, które zalewały ziemię Rzeczpospolitej, niszcząc miasta, kościoły i klasztory. Tak się stało i w Drohiczynie, a jezuici musieli budować wszystko od początku. W 1667 roku przejmują parafię w Drohiczynie. Na przestrzeni lat prowadzili działalność duszpasterską i charytatywną oraz szpital. Jezuici szczególną uwagę zwracali na edukację, zwłaszcza młodzieży szlacheckiej. Po zorganizowaniu szkółki parafialnej edukacja w Drohiczynie systematycznie była rozwijana i gdzieś od 1713 roku szkołę drohicką zaliczano do rzędu wyższych. W 1747 roku jezuici wznoszą gmach kolegium. Budynek ten do dziś robi wrażenie. Po kasacie zakonu jezuitów przez papieża ich majątki w Polsce zostały przekazane Komisji Edukacji Narodowej, a ta w 1774 roku przekazała Kolegium Drohiczyńskie wraz z całym klasztorem, a później z parafią, zakonowi pijarów, zobowiązując ich do zorganizowania szkoły. Szkoła rozwijała się pomyślnie, a przy niej powstał także nowicjat. Jednak już w 1832 roku władze carskie zamknęły obie te placówki, a w 1845 roku skasowały cały klasztor. Na koniec trzeba wspomnieć również o klasztorze bazylianów, którzy przybyli tu pod koniec XVIII wieku. Klasztor przetrwał jedynie do 1829, gdy uległ kasacie, zaś kościół, którym zawiadywali, 10 lat później został przekazany kościołowi prawosławnemu. Zakon ten, należący do kościoła unickiego, grekokatolickiego, miał zorganizować w Drohiczynie szkolnictwo dla okolicznej ludności unickiej w sytuacji, gdy szkolnictwo katolickie, jak widzieliśmy, miało na tym terenie od wielu lat znaczące dokonania. Rozbiory i rosyjska polityka antyunicka uniemożliwiły to zadanie. Podsumujmy, w Drohiczynie trafiliśmy na pamiątki po zakonach zarówno rycerskich, bracia dobrzyńscy, mniszych, benedyktynki, żebraczych, franciszkanie konwentualni i kleryckich, jezuici i pijarzy. Większość z nich zlikwidowały władze zaborcze, ale pozostałe po nich budynki świadczą o ich znaczeniu i świetności, a klasztor benedyktynek jest także dowodem na to, jak ważna jest tradycja, która pozwala z ruin po stu latach odbudować wspólnotę. Czy zakony były poprzednikami dzisiejszych organizacji pozarządowych? Można o tym dyskutować, a zainteresowanych odsyłamy do ogólnodostępnych publikacji. Wydaje się, że ten krótki spacer po Drohiczynie pokazuje, że sama historia poszczególnych zakonów, szczególnie w kontekście lokalnych tradycji, jest sama w sobie ciekawa, a doświadczenia zakonów w edukacji, pomocy społecznej, ekonomii społecznej warte są wzięcia pod uwagę.